Krajowa sieć kardiologiczna stworzona na wzór sieci onkologicznej ma poprawić sytuację pacjentów, którzy umierają z powodu schorzeń kardiologicznych. Sytuacja w Polsce jest zła, ale na Dolnym Śląsku katastrofalna. To dziwi specjalistów i szukają recepty, jak to poprawić. Czy sieć spełni te warunki? Zobaczymy. Na świecie główną przyczyną zgonów są choroby onkologiczne, w Polsce choroby serca. Pacjenci umierają z powodu zawałów, miażdżycy, zaburzeń rytmu serca i niewydolności. Dzisiaj mamy epidemię niewydolności serca. Milion ludzi w Polsce choruje na niewydolność serca. Na Dolnym Śląsku 100 tysięcy osób. Dlatego i to znów takie centrum jak to nie rozwiąże problemu, bo opieka musi pójść globalnie. W 2021 roku, to najbardziej aktualne dane, w Polsce umarło na choroby serca o 13% pacjentów więcej, w naszym regionie o ponad 50%. Konieczne są nowe rozwiązania, lepsza organizacja i więcej pieniędzy. To wszystko ma być. Na sieć kardiologiczną dodatkowo ponad 3 miliardy złotych. Te pieniądze są skierowane przez kilka lat, oczywiście to nie od razu, ale przed chwilą mieliśmy spotkanie z dyrektorami i organizatorami tych poszczególnych poziomów, więc także czynnik finansowy jest tutaj istotny, te pieniądze będą większe, te procedury, które w tej chwili będą w tej sieci kardiologicznej, one nie będą limitowane, czyli będzie tutaj zasada, ile Państwo wykonacie tych procedur, za tyle Narodowy Fundusz zapłaci. Te dodatkowe środki będą przeznaczone na 10 lat. Główne założenie jest takie, że pacjent od lekarza rodzinnego szybciej ma trafić do kardiologa. Teraz czeka kilka miesięcy, nawet w przypadkach pilnych. Deklarujemy, że w ciągu miesiąca pacjent ma pierwszą konsultację u specjalisty kardiologa i wtedy jest wstępna weryfikacja tego rozpoznania i pokierowanie na dalszą diagnostykę do najlepszych możliwych ośrodków na terenie województwa. Lepiej mają być wykorzystane poradnie przyszpitalne. Chorzy będą też mieli przydzielonych koordynatorów, którzy pokierują na badania i przypilnują terminów. Często w polskim systemie służby zdrowia był pewien grzech osobności, takiego silosowego myślenia, natomiast no, wiadomo, że to podejście całościowe i całościowa opieka. Pan profesor mówił o tym poczuciu bezpieczeństwa poprzez kontakt z tym asystentem prowadzącym osobę chorą, że to wszystko no, przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności. Brakuje kardiologów, ale i na to jest pomysł. Kardiolog ma być konsultantem, a stała opieka powinna być u lekarzy rodzinnych, u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Takie rozwiązania od roku testowane są pilotażowo na Mazowszu. Teraz do tego programu wejdzie 6 kolejnych województw, wśród nich Dolnośląskie. Katarzyna Sudnik, Echo 24.